Hej, cześć, siema, elo moi drodzy, z tej strony Ewa, to jest oczywiście kolejny odcinek z prywaty, dawno prywaty nie było na kanale, a my lecimy, słuchajcie, sobie z codziennymi obowiązkami, słuchajcie, z obrządkiem do naszych krówek, a krówek mamy, słuchajcie, dużo, oj dużo, panie. Krów mamy 340. Jezusie Maryjo, ile to jest krów? Panie święty w niebiosach nazareńskich. W każdym razie bierzemy się do roboty, mamy tutaj w pierwszej kolejności map kormika. I słuchajcie, szukamy teraz miejsca, gdzie ja będę mógł napełnić wodę. Ponieważ w pierwszej kolejności muszę dać im pić. 340 krów to jest chyba największa ilość krów, jakąkolwiek ogarnąłem kiedykolwiek w jakimkolwiek farmingu. Więc słuchajcie, jest naprawdę kuźwa moc. Jest moc. Tu stoi nasze Lamborghini. Ależ mam na niego kupca. Także spoko. Jest zestaw już, słuchajcie, na testy przygotowany. Tu się chyba napełnia wodę, nie? No tak by na to wychodziło. Tylko kuźwa, czy ja się tutaj... No nie wyłamie się ty. No bez kurwa jaj. Tutaj jako... Nie! W tą stronę chcę. O! Dobra, słuchajcie, jest dobrze. A ja sobie piję herbatkę. Zielona wjeżdża, słuchajcie, na rejon. Dobra, zapełnijmy sobie ten oto przybytek w postaci wody. 10 tysięcy, nie, więcej tu wchodzi. Tu wchodzi pod 15 albo 18 tysięcy. 18 tysięcy litrów. Ja sobie w sumie mogę to otworzyć. Ile tu? Nie, ty jeszcze więcej tu wejdzie wody. 20, 25? To jest 25? Serio? Bo tych tu nie idzie. 22,5, dobra. 22,5 tysiąca. Dobra jest, słuchajcie. No i lecimy. I już tu lecimy, słuchajcie, sobie do obory, żeby dać im do koryt. I teraz jest pytanie, kuźwa, gdzie to wlać? Ile mi nasrały już? Jobane. Czy to? Wait, co jest? Ty, ale chwilę jeszcze moment, ja muszę coś ogarnąć, ty. Kurwa, jaki ja jestem głupi. No głupi jak but z lewej nogi na prawą stopę założone. Tak? No właśnie. Tu nie, to będzie tu w takim wypadku, nie? Oczywiście, no... Dobra, jak to statek wygląda? No na razie chusteczkowo. Tak? Na razie chusteczkowo. Dobra, to my w takim wypadku wykorzystajmy sobie taką sytuację w postaci naszego małego strojtka i weźmy sobie naszego Kinana. Dlaczego Kinan? Ano dlatego, słuchajcie, nasz paszowóz. Ano dlatego, że zaczniemy sobie, słuchajcie, ogarniać rzeczy związane z robieniem TMR-u, bo żadnej instalacji magicznej nie mamy. Teraz tak, potrzebuję jednego balota słomy, jednego balota siana. Ziomuś. Po jednym tego. Tylko ja się boję, że one będą miały zbyt dużą tą, wiecie, pojemność, nie? I to może być... Ty nie, pożarło, okej. Okay. Ciekawe ile wskoczy. Jak wskoczy 3 tony, to się wkurzę trochę. To się trochę wkurzę. Słuchajcie, sprzedałem samą zbierajkę, bo mi niepotrzebna. Nie, skoczyło. Okej. Okay. Dobra, nie mam pytań. Nie mam pytań. Jeden bal od tego, jeden bal od tego i resztę dobijemy.
kiszonki. Ciekawe, czy mi to w ogóle wskoczy. Czy ja po prostu nie przesadziłem z tym, że mam taką, a nie inną możliwość zrobienia tego, tych balotów, nie? Dobra. No i lecimy teraz po naszego, słuchajcie, po naszą kiszonkę, o, tak powiem. Dobra, proporcje są, no może nie idealne, może nie jeszcze w pełni prawilne, ale spokojnie. I teraz jest pytanie, jaka za kolejne, kurwa, 100 punktów. Tak, za kolejne 100 punktów. Pierwsza rzecz. Odkryjmy silos. 570 tysięcy litrów, tak? Odpalmy JCB. Czy JCB to w ogóle weźmie? To jest jedna kwestia. Myślę, że nie powinno być z tym. O, nie ma problemu. Oczywiście Jarek, kurwa, nie umie tym urządzeniem w żaden sposób sterować, nie? Okej. Ja sobie zajadę dla bezpieczeństwa z tej strony. Powinno być teraz z Gucci. Dobra. To z nim powiedzcie, jak to w statystykach wygląda. Dobra, jeszcze trochę muszę dosypać. Okej, ja sobie tutaj... Mogę tutaj coś otworzyć? Nope. Okej. Nie ma problemu. Słuchajcie, już jest zamówiony zestaw na testy. Zestaw na testy, czonik i talerzówka. Ale myślę, że będzie się zadowoleni, bo kozak wyszedł mi zestaw na testy. Ten testowy zestaw to też będzie, no słuchajcie, masakra, magia po prostu dla mnie. Dobra, i co teraz? I co teraz? Wyszło mi to? No nie, no kurwa, nie wejdzie. No bez kurwa jaj, nie? I teraz jest pytanie, czy tutaj wlezie? Jak to skakuje? Jako sama kiszonka, tak kurwa czułem. Takżem kurwa czuł. No dobra, no to zrobimy to jeszcze inaczej niż ja planowałem. Mam nauczkę na przyszły sezon, po prostu muszę kupić sobie inną, mniejszą prasę. Musimy kupić sobie mniejszą prasę, słuchajcie. Zrobimy to po prostu po staropolsku. No kurwa, no nie wierzę, no. Zrobimy to, słuchajcie, po staropolsku, po prostu wpierdolę tutaj na przyczepę, kiszonkę, w opór. I tyle. Nie będę się tutaj zastanawiał pierdyliard razy. Jakie kiszonki ułożyć? Co z tym zrobić? Jakiś Janusz ze mnie wyjdzie później. Nie. Ale też fajnie, bo chyba opróżnię sobie to. No i Gucci. No i jeszcze skakuje mi tutaj. Więc elegancko. Elegancko, Francja. Wibrancja, słuchajcie. Bardzo mi się to podobuje się. Ale, żeby nie było tak różowo i kolorowo, i żeby tak nie było w ogóle och, ach, ech, to ja zrobię takiego myka, słuchajcie, że do tego Kinana to ja, słuchajcie, zapakuję, ale baloty trawy, żeby tutaj wszystko w statystykach się, wiecie, zgadzało, to ja sobie te baloty wszystko tutaj ładnie, elegancko, wiecie, powbijam. O, proszę. Już wywala niuśka na ośkę. Jak to tabela, kurwa, jest nieobsługiwana? Ziomuś, jak to, kurwa, jest nieobsługiwana? Jak mi powiesz, że ja muszę, kurwa, jeszcze kupić specjalnie owijarkę, bo tobie się spodobało, że ja mam to owinąć, no to chyba mnie chuj strzeli, nie?
Really. Really, nie? I to dwa razy mi ziomuś trafi to. Oooo, już się triggeruje, już się triggeruje. Już się kurwa triggeruje. Dobra. No i skakuje. Jakiego mam, widzicie, skilla? Zobaczmy, ile tam jest z tych wszystkich rzeczy. Łe, panie! To ja jeszcze spokojnie dwa boloty wpierdolę. Nie, jednego w sumie. Bo to będzie wtedy 15 ton. I powinno być Gucci. I powinno być Gucci. O. No i elegancja z Francji, słuchajcie. I wszystko będzie. Będzie tutaj. No nie wierzę za daleko, że podjechał. No 15 ton 93%. Myślę, że będzie dobrze. 100% tego. Elegancko, słuchajcie. Dobra, tu wywala, wybija go kurwa na ośkę już. Jąbańca. No trochę zabawy będzie z tą na pewno, dlatego że no to jednak jest to. No jakby nie patrzeć, kuźwa, ponad 300 krów, nie? No ale co? No nie wierzę, no! Ja tu sobie spokojnie herbatkę popijam. W tym. W McCormicku sobie popylam. I nie czuję, kiedy rymuję. No nie wierzę, no i musiałem przypierdolić w to po prostu. O Boże! Zrobię sobie nie zrobię sobie skrótu. Fucking man. Fucking shit. Ale spoko. Damy radę. Damy radę. Okej, 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 okej. Jak to wygląda w statach? W statach to wygląda tak, że... wait. Okej. Okej. Nieważne. W sumie, tak na to patrzę, to ten chuj, czy ja wstawiam to, czy tamto, nie? To tak naprawdę jedna chwała. No to teraz, żeby nie było nudno, odstawmy sobie nasz tutaj paszowóz. I podepnijmy, kurwa, naszą naczepę. Przyczepę. Metal focha. I od razu, żeby nie było, ja sobie odczepię tutaj widełki. O, elegancko. Przyczepka jest podpięta. A ja już się wstawię w ten sposób. No. Żeby nie było potem, że ja coś tu kurwa kombinuję. W ogóle fajnym mykiem by było zrobienie tutaj kurwa taśmociągu. Ale to by było kurwa wygodne, nie? Słuchajcie, ale to by było wygodne. Serio. Tak, ale to by było wygodne. Tylko żebym sobie przejazd zostawił całkowicie, nie? Dobra, i kolejna łycha. To też myślę, że będzie spoko pomysł. Także wiecie, no z drugiej strony... Aha, dobra, zabrało mi te plewy. Brawo, Jarek. No brawo, po prostu kurwa ty. Dobra, teraz tutaj. I ty, kurwa, i kolejna łycha. Tak samo chyba zrobimy ze słomą, bo tam widzę w tych składach mam też od cholery słomy. I to by też się tak przydało.
wiecie, to ogarnąć. Dobra. No i... Kurde, no. I kolejna. I łycha kolejna skakuje. Myślę nad postawieniem, słuchajcie, takich specjalnych silosów do tego, żeby robić ten TMR, nie? Myślę, że to też nie byłoby całkiem głupie. Dajcie znać. No 98% to już nie będę szalał. I teraz co, lewa? Lewa, dobrze jest. Jest dobrze, słuchajcie, jest bardzo dobrze. I wszystko, widzicie, elegancko wskakuje w statystykach. Dobra, 44 800 litrów wody już jest, więc tak naprawdę... Aha, okej. Ty, ja mam pomysł, kurwa, dwa zestawy mogę sypać. Ty, to jest zajebisty pomysł. Dwa zestawy, ziomuś. Mordo, przecież to jest zajebisty pomysł, nie? Kurwa. Ja pierdolę, jaki jestem mądry. Rzadko mi to się zdarza mówić, ale by mi się udało. Tak, Jerek teraz pokazuje, kurwa, jak się nie cofa nad przyczepami osiowymi. Jakie ma umiejętności. Noż kurwa w dupę jego mać. No nie wierzę! Pierdolony budynek. No, no, dawaj, dawaj. Czy on się już znajdzie w tym triggerze pieprzonym? Czy to tak... No jeszcze niekoniecznie. No, 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 no. Bo też już za bardzo, co? Za bardzo, kurwa mać. Czekajcie, ja mam jeszcze inny pomysł. Ja to kurwa zrobię na polu. Tylko, że zrobię to tak. Zrobię to kurwa po swojemu. No w kurwę mać. Zrobię to po prostu po mojemu. No nie wierzę, jeszcze mi się dyszel zwinął. No Boże, kurwa, czy ty to widzisz, nie? Pieprzone sprzęty. Masakra. No, 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 no. Dobra. No, 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 no. Wiecie, dlaczego mi tam był problem z tym, z wysuwaniem tego? Bo tam była pierdolona ta. Tam był pierdolony ten... budynek i tam się kolizjony nakładały, nie? Więc wiecie. Dobra, i takim zestawem sobie polecimy tam. Płatki szłonkie. I to się będzie opłacało teraz. Dobra. I teraz się to będzie opłacało i jak my tu załadujemy, słuchajcie, to będziemy kończyli odcinek. Bo my tu gadu, słuchajcie, i 20 minut się już zrobiło. Kurwa. Więc wiecie, to już są poważne liczby. Poważne liczby. Dobra, co w następnym odcinku pewnie się zapytacie. Już pewnie chyba ruszymy z wykopkami. Albo już pójdzie pójdzie talerzówka. Bo myślę, żeby tą tutaj pole po kukurydzy stalerzować. Tylko kurczę, przydałoby się to
Najlepiej coś na to wysypać, nie? Coś by się przydało na to wysypać. Jakiś obornik albo jakieś coś. No ale zobaczymy, jak to będzie z tego tytułu szło. W każdym razie, słuchajcie, szykuje się nowy nabytek. I szykuje się konkretny nowy nabytek, słuchajcie. Bardzo fajny. Bardzo przede wszystkim mocny i trochę nonkonformistyczny, no taki, wiecie, no inny niż wszystkie, bo wszyscy gdzieś tam jakieś takie ciągniki oklepane, natomiast w moim wypadku no to na pewno nie będzie maszyna, która jest w 100% taka oczywista, jakby się mogło, wiecie, wydawać, nie? Dobra, więc to takie, wiecie, no to nie będzie normalny ciąg gdzieś tam taki, wiecie. Możecie obstawać w komentarzach, co Jarek zakupi. Czy najpierw pojawi się oczywiście na testach. Natomiast już niedługo pewnie zakupimy go, bo jestem bardzo mocno zainteresowany. Zresztą wiecie, jak jest zniżka od handlowca, 15%, czyli gdzieś tam cena schodzi do granic, no 15%, no, tak jak powiedziałem, da. Masz zniżkę 15% od handlowca, to ile się cena zmieni? Nie, o kurwa, 20%. To 15% schodzi cena samego ciągnika, no to automatycznie to można wydać na coś fajnego, tak? W moim wypadku to pewnie kupię jeszcze dodatkowo tą talerzówkę, która będzie latała w zestawie. No obciążniku tutaj nie mówię, bo to wiadomo. Ale myślę też nad zakupem samozbierajki, bo jednak tego Pottingera się pozbyłem, bo był chujowy. No i myślę nad zakupem samozbierajki. Jakiejś takiej 25-tonowej przynajmniej. Więc tak naprawdę, w sumie tak naprawdę możemy jeszcze nawet rzucić okiem teraz na szybkości na samozbierajki. Słuchajcie, 25-tonową 34 ma ten Bergman, to byłby ok. Ta lelka jest troszeczkę za duża. Ta lelka w sumie ta Bergmanka, ten Fendt i ta lelka wchodzi w grę tak naprawdę, bo to są podobne pojemności, 36 ton. Więc to są te sprzęty, które gdzieś będę brał pod uwagę. Zobaczę też, jak będzie wyglądała koniunktura. No ile handlowy zaproponuje, tak? Bo no jak handlowy dobrą cenę zaproponuje, to pewnie kupię. Ale no jak nie, no to niech się buje pierdolony krzywy ryj. Tak? No wiadomo, oprócz naszych krów też mamy tutaj byki. Słuchajcie, z tych tamtych moich 340 to tam mam 80 byków, także też będziemy oddawali żywiec na ubój, nie? Wiadomo. Jak jest? No bo z tego samego kurwa mleka to ja no nie wyżyję. Jak w ogóle to produkcja moja wygląda? 54% wydajność. Trochę słabo, bym powiedział. Trochę słabo. No ale co no? Ty. Ja to bym chciał, żeby to tak równo szło. No i jeszcze mamy ponad 500 ton tego tej kiszonki. No ale wiecie, no to kurde, chwila, moment, zaraz tego nie będzie tak naprawdę. Miałem w planach to w ogóle sprzedać, w sensie część tej kiszonki po prostu wziąć na przyczepy, tak jak teraz to ładuję, czy zamówić tira i wiecie, to po prostu sprzedać. Tyle tylko, że problem polega na tym, że no zapomniałem, że mam ponad 300 sztuk bydła. No jednak 300 sztuk bydła, no to wymaga, sami zobaczcie, 45 tysięcy litrów wody w tym momencie, tak? Także no to wiecie, no to jest już masakryczna ilość, nie? Okej. Okay. Ja to sobie obniżę, zamknę, zgaszę silnik w JCB-ku. I teraz jest pytanie, ile tu jest? To są 32 tony. Okej, i czy obie mają na lewy kierunek zrzut? Tak, na lewy, elegancko. I czy New Holland się zesra? No zesra się, ale idzie. 32 tony targa, więc bardzo dobrze. Bardzo zajebisty wynik. Okej, dobra, wyjdziemy. Dobra.
No i lecimy, słuchajcie, cyk, dwójeczka, 32 tony rzucone. Elegancko. No i to już zaczyna powoli wyglądać. Bardzo powoli, słuchajcie, bardzo powoli. No dobra, moi drodzy, i my tym krowiastym, można by powiedzieć, odcinkiem i takim codziennym obowiązkowym, tylko ja się, czekajcie, tutaj ładnie wyłamie, kończymy. Kończymy, słuchajcie, jeżeli wam się oczywiście podobało, nie zapomnijcie zostawić łapy w górę. Jeśli nie subskrybujesz kanału, to zasubskrybuj kanał, bo fajne rzeczy się dzieją, jak widzicie. Wpadnijcie na Instagrama, na grupę i na fanpage. I trzymajcie się, my się w kolejnych produkcjach. Na razie, cześć!